polskie.pl. Pokazujemy w nim zmiany, jakie zachodzą w polskiej armii, a także towarzyszymy żołnierzom podczas ćwiczeń. Zostańcie z nami. A dziś w programie nowa dywizja Wojska Polskiego, 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej na poligonie, dni otwarte Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oraz aktualności. Zapraszamy. Obrona wschodniej flanki i poprawa bezpieczeństwa kraju. Takie zadania stoją przed nową, 4. już dywizją Wojska Polskiego. Wojsko Polskie zostanie wzmocnione. Utworzona będzie 18. Dywizja Zmechanizowana z dowództwem w Siedlcach. Jej zadanie to obrona Polski Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Nowa dywizja składać się będzie z 3 brygad. 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oraz nowej brygady, która zostanie wkrótce utworzona. Koncentrujemy nasze wysiłki na tym, aby Wojsko Polskie było liczniejsze, aby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, aby Wojsko Polskie było silniej osadzone w ramach struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pododdziały, chodźmy! 18. Dywizja Zmechanizowana będzie spełniać wszystkie standardy NATO i będzie gotowa do wykorzystania w ramach wzmocnienia sojuszniczego. Jednakże jej podstawowym zadaniem będzie obrona terytorium RP. Dowódcą dywizji został generał brygady Jarosław Gromadziński. Dziękuję panu ministrowi Błaszczakowi za zaufanie i zadanie mi szansę dowodzenia nowo formowanej 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to zadanie łatwe, no ale cóż, żołnierz zawsze ma sprostać każdemu zadaniu. I to zadanie, zapewniam, zostanie wykonane. Zapewniam, panie ministrze, również, iż zapału i energii nie braknie. Każdemu z nas tutaj stojącemu na placu, na sercu leży dobro i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Spotkanie z żołnierzami w Siedlcach podczas inauguracji Święta Wojsk Lądowych było także okazją do podziękowania za profesjonalizm i nienaganną służbę. Świętu Wojsk Lądowych towarzyszył piknik wojskowy. Żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej prezentowali sprzęt będący na jej wyposażeniu. To jest czołg Leopard 2.5, jest to czołg średni, przeznaczony do likwidowania siły przeciwnika, środków opancerzonych, lekko opancerzonych, siły żywej oraz celów powietrznych. Każdy z uczestników mógł wsiąść do czołgu czy transportera, a także przekonać się, jak nowoczesną bronią dysponuje polska armia. Mogliśmy przeładować, postrzelać, zobaczyć, jak żołnierze widzą właśnie z tych broni. Jestem pierwszy raz na takiej imprezie. Zawsze chciałem zobaczyć wszelkiego rodzaju uzbrojenie żołnierzy. Jest to dla mnie niesamowite przeżycie. Nie przypominam sobie do tej pory, że w Siedlcach coś takiego się odbyło. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest od 1996 roku na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla polskiej armii, a także z jej udziałem. Spójrzmy, co wydarzyło się ostatnio. Dotychczasowy dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Sławomir Wojciechowski, przekazał obowiązki swojemu następcy, generałowi dywizji Tomaszowi Piotrowskiemu. To dowódca doświadczony, to dowódca, który dotychczas był szefem sztabu dowództwa operacyjnego, to dowódca, który ma odpowiednią wiedzę, odznacza się talentami zarówno organizacyjnymi, jak i dowódczymi. To jest żołnierz, który pełnił funkcję zastępcy dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Kiedy czerpie się doświadczenia przywoływane tutaj i nauki od pana generała broni Wojciechowskiego, od pana generała dywizji Mikutela i ma się istotne wsparcie personelu o takiej klasie i takim przygotowaniu, to można mówić o właściwym przygotowaniu do realizacji zadań i możliwości ich pełnej realizacji. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych jest jednym z dwóch głównych dowództw, organizuje i prowadzi ćwiczenia, podlegają mu siły wydzielone do misji za granicą, dowodzi wojskami w czasie kryzysu militarnego i wojny. Odpowiada też za przygotowanie stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych na czas wojny. Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni pod polskim dowództwem. Dowodzenie od generała broni Manfreda Hoffmana przejął generał broni Sławomir Wojciechowski. Dzisiaj zaczynam proces przejmowania dowództwa. Dowódcy, którzy tutaj są, stworzyli doskonałą strukturę, dobrze działającą organizację. Nowe zadania, nowa rzeczywistość. To jest bardzo ważny element pozycji i obecności NATO tutaj, w tej części Europy.
Kwatera główna Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie jest najwyższym natowskim dowództwem na wschodzie Sojuszu ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Morza Bałtyckiego. Dla nas niezwykle ważne jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO, ale także w Europie i w wolnym świecie. Stąd rząd polski przywiązuje bardzo dużą wagę do przedsięwzięć związanych z aktywnością Sojuszu Północnoatlantyckiego. Od czerwca 2017 roku korpus funkcjonuje jako dowództwo sił wysokiej gotowości. Oznacza to, że odpowiada za wszystkie jednostki oraz siły lądowe NATO znajdujące się na wschodniej flance. Od początku istnienia korpusu stanowisko najważniejszego oficera obsadzają rotacyjnie co 3 lata polscy i niemieccy generałowie. Wielkie święto Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ponad 200 absolwentów otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski. Dla wielu żołnierzy to jedna z najważniejszych chwil w życiu. Duża radość po ciężkim, wytężonym okresie pracy, niemalże 13 miesiącach. No także pozostaje się tylko radować i cieszyć tego, co zostało osiągnięte do tej pory. Wśród promowanych podporuczników jest 87 kobiet. Panie coraz częściej decydują się na służbę w wojsku. Kobiety wykazują bardzo wysoki poziom, także myślę, że jak najbardziej zasłużyły również na to miejsce tutaj. Polskie wojsko będzie liczniejsze, zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Projekt nowego rozporządzenia ma ułatwić rekrutację do zawodowej służby wojskowej. Potrzebujemy w Wojsku Polskim oficerów. Stąd też wzrosły limity, jeżeli chodzi o nauczanie w akademiach wojskowych, w tym Akademii Wojsk Lądowych. To jest pewien proces kształcenia. Potrzebujemy także więcej oficerów, którzy, jak w Państwa przypadku, skończyli kursy oficerskie, którzy mają już doświadczenie. W tym roku szeregi Wojska Polskiego zasiliło 500 oficerów z Wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. W Szczecinie rywalizowało 6 najlepszych klas mundurowych z zachodniopomorskiego. Najlepsza weźmie udział w centralnym zlocie klas mundurowych w Żaganiu. Na początek strzelanie z karabinka sportowego, popularnego KBKS-u. Do oddania 10 strzałów, każdy maksymalnie za 10 punktów. Zdobyłem 95 punktów na 100. Też trudno zachować taką koncentrację, ponieważ słońce grzeje, oczywiście, no wiadomo. No i po prostu pierwszy raz taka broń. Podobnie wielu uczniów pierwszy raz miało w rękach karabinek typu beryl. Problemy sprawiał też rzut granatem. Na koniec 5 km biegu, w trakcie którego trzeba było m.in. przenieść rannego na noszach, czy przepchnąć ważącego prawie 7 ton wojskowego stara. Współpraca była bardzo potrzebna, także staraliśmy się jak najbardziej trzymać w grupie i pomagać tym, którym szło troszeczkę słabiej. Sprawdzenie umiejętności pracy w grupie było jednym z założeń zawodów. Kolejnym – weryfikacja tego, czego młodzi ludzie nauczyli się do tej pory w szkole. Dyscyplina, zdyscyplinowanie, systematyczność nauczania, no i przede wszystkim ciągłość zajęć. Za dużo ci uczniowie mają dla siebie czasu wolnego dla swojej dyspozycji, ponieważ realizują też inne przedsięwzięcia promujące proobronność, wojsko, no i swoją szkołę, swoją klasę wojskową. Mają też zdefiniowane plany na przyszłość. Większość widzi się w wojsku lub w policji. Dyscypliny dużo. Tak samo no jak się jest, wchodzi w mundurze, to wypada być wysportowanym. Na zawodach najlepiej wypadło Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Są to klasy, które prezentują najwyższy poziom w zakresie obronności. Sam udział już dla tych młodych osób, uczniów, jest takim zwieńczeniem ich tego codziennego wysiłku. Zwłaszcza, że w trakcie konkurencji na poligonie mogli zetknąć się z zawodowymi żołnierzami. Roluj w przód! Roluj w przód! Do których w niedalekiej przyszłości chcieliby dołączyć. Najcenniejsze pamiątki po polskich dywizjonach walczących w bitwie o Anglię dostępne dla zwiedzających. Muzeum 303 imienia podpułkownika pilota Jana Zumbacha w Napoleonie jest już otwarte. Wszędzie widzę zdjęcia mojego ojca, nawet tu za mną. To bardzo miłe uczucie tu być, to świetne muzeum, kawał dobrej roboty. When I married him,
W tym czasie, kiedy go poślubiłam, wojna się skończyła. Dlatego dla mnie to była przeszłość. Żyliśmy normalnie, jak wszyscy, we Francji. Każdy tutaj może poczuć życie pilotów, życie dywizjonu 303, życie Zumbacha na własne oczy. Dokumenty, mundury, odznaczenia. Jedyne w swoim rodzaju zapiski bojowych lotów to można znaleźć w tym budynku. Na zewnątrz dotknięcie samolotu legendy Hawker Hurricane z okresu II wojny światowej, z okresu Battle of Britain, to uzupełnienie tego czaru miejsca. Eksponaty pochodzą praktycznie z całego świata, bo to jest cała Europa, przede wszystkim Anglia, gdzie polscy piloci walczyli, ale także mundury pododdziałów i jednostek lotniczych z Afryki. Generalnie pamiątki po oficerach, pilotach, którzy po wojnie wyemigrowali do Stanów, do Kanady, z całego świata są pamiątki. To, co między innymi Dywizjon 303 zrobił w 1940 roku, to nie jest żaden przypadek, ale to po prostu, że Polacy lata nie mają we krwi. Dziś obserwujemy 9. Braniewską Brygadę Kawalerii Pancernej podczas epizodu chemicznego. Panie Chorąży, na czym polega epizod, który widzieliśmy? Nasze pododdziały zostały skażone bojowym środkiem trującym, co zostało podegrane z użyciem dymów. Dowódca batalionu wyznaczył im rejon likwidacji skażeń, gdzie zostały przemieszczone. Następnie przystąpiły do tej likwidacji skażeń. Po likwidacji skażeń drużyna z plutonu chemicznego sprawdziła dozymetrycznie skuteczność tej likwidacji skażeń, bo głównym celem jest zapewnienie warunków żołnierzom do przetrwania uderzenia i zneutralizowania bojowych środków trujących, które oddziaływały na ludzi i sprzęt. Co wam dają takie ćwiczenia w takiej sytuacji? Musi być świadomość żołnierza, że takie zagrożenie istnieje i żołnierze muszą być przygotowani do przeprowadzenia likwidacji skażeń z użyciem etatowego sprzętu. Nie możemy czekać na pododdziały wojsk chemicznych, które będą współdziałały z pododdziałami ogólnowojskowymi. Używamy sprzętu tego, co mamy, zgodnie z zasadą, jak najszybciej, tylko to, co niezbędne, i właśnie to czynimy, żeby doprowadzić do sprawności sprzęt i ludzi. Jak często ćwiczycie tego typu epizody? W zależności od potrzeb. Na każdym ćwiczeniu taktycznym jest epizod związany z użyciem broni masowego rażenia przez przeciwnika. I ćwiczone jest to zawsze. W garnizonie ćwiczymy również podczas zajęć plutonowych, kompanijnych. Ćwiczone są takie zajęcia na wszystkich szczeblach dowodzenia. Z jednej strony ćwiczycie, ale z drugiej też obserwujecie. Żeby dobrze cokolwiek wykonać, musi ktoś ocenić to z boku na chłodno i wskazać błędy, to, co jest poprawnie wykonywane, po to, żeby się doskonalić. Ciągle się doskonalimy.
Co wam dają ćwiczenia chemiczne, które obserwowaliśmy? Ćwiczenia dają nam pewność, że podczas jakiegokolwiek zagrożenia z użyciem przez przeciwnika broni masowego rażenia jesteśmy w stanie przetrwać taki atak. Czy zarówno chemiczny, czy jądrowy, ten czołg ma odpowiednie urządzenia, które umożliwiają nam przeżycie, a to jest w takich zajęciach najważniejsze. Co jest najtrudniejsze dla was podczas tego ćwiczenia? Zdecydowanie najtrudniejsze podczas tego ćwiczenia jest założenie tej odzieży ochronnej. Nie ma dużo miejsca w czołgu i wykonanie tej czynności jest bardzo trudne i zabiera najwięcej czasu. Co możemy powiedzieć o sprzęcie, przy którym stoimy? Jest to czołg PT-91, jest polską modernizacją czołgu T-72. Co go wyróżnia od zachodnich konstrukcji, to to, że tutaj armata jest 125-milimetrowa, nie 120-milimetrowa. A ja za największy atut tego czołgu uważam to, że on jest mały. I wiele przykładów mamy z misji, na przykład na Łotwie, gdzie wystawialiśmy pierwszą zmianę PKW Łotwa. Mieliśmy okazję działać z kolegami z Hiszpanii, którzy mieli Leopardy 2.6 Eco, które no, są zdecydowanie większe od tego czołgu. I podczas różnych działań taktycznych my ich widzieliśmy, mogliśmy już prowadzić do nich ogień, a oni mieli problem z wykryciem tego czołgu, bo po prostu jest dużo mniejszy. Nawet od takich pojazdów jak KTO Rosomak, które są dwa razy większe od tego czołgu, chociaż można by pomyśleć, że to jest czołg, powinien być masywny. I rzeczywiście ta masa jest, ale jej nie widać. Podczas dni otwartych w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach można było m.in. zobaczyć wystawę Sił Zbrojnych RP. To jedyne miejsce, gdzie można zobaczyć sprzęt, jakim dysponują wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP. Dni otwarte Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego ściągnęły do Kielc tysiące miłośników militariów. Wszystko się rozwija, wszystko posuwa się do przodu, tak? Systemy nowe montowane na wozach, czy detektory laserowe, no tego nie było, tak? To jest dla mnie nowe. No jak tam, chłopaki, oceniacie ten wóz? No spoko, generalnie oponka nie mała. Trochę ciasno. Ale na spokojnie da się wyspać. Żołnierze chętnie opowiadali o swojej służbie i dzielili się swoim doświadczeniem ze zwiedzającymi. Polskie wojsko jest właściwie, można powiedzieć, doceniane na całym świecie. Jesteśmy dobrymi żołnierzami, czy to będzie na misjach pokojowych, czy wyszkolenie polskiego żołnierza. No po prostu jesteśmy profesjonalistami. 700 żołnierzy i sprzęt, który dosłownie zjechał tu z jednostek i na co dzień jest w nich używany. Sprzęt ratowniczy, obronny, patrolowy, roboty, bezzałogowe statki powietrzne i najnowsze nabytki. Samobieżny, przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad. Wszystko to wzbudzało ogromne zainteresowanie odwiedzających wystawę. Na dzieciach robią wrażenie te pojazdy, a na dorosłych? Też wielkością. Widać tą potęgę, siłę, ciężar. Taka solidna widać robota. Bardzo fajny sprzęt. Wszystko, co jest nowe, jest ciekawostką. Ja w latach 80. byłem w wojsku, także to był całkowicie inny sprzęt. Także no, jestem zaciekawiony tym, co teraz prezentuje nasza armia. W tym roku dni otwarte Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach nawiązywały do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzisiaj to już wszystko. Ponownie spotykamy się za tydzień. Oglądajcie nas też w internecie. Do zobaczenia.